Na 10 tysięcy złotych oszacowano straty po dwóch pożarach budynku po byłej poczcie w Suwałkach. Drewniany obiekt między ulicą Kościuszki i Czarną Hańczą został całkowicie zniszczony. Budynek płonął w miniony weekend dwa razy. Pierwsze zgłoszenie strażacy otrzymali w sobotę około 19:30, kolejne w niedzielę około 5:30. Przyczynami obu pożarów były prawdopodobnie podpalenia.